dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na lodowisku, nowa hala wybudowana. Przygotowujemy lodowisko do rozpoczęcia sezonu, 10. już sezonu w Działdowie. No, warunki się znacznie poprawiły. Nie będzie nam przeszkadzał deszcz, nie będzie nam przeszkadzał wiatr. Nie będziemy musieli odśnieżać. Ruszamy. Już mamy praktycznie taflę przygotowaną. Ruszamy 1 grudnia o godzinie 10, czyli sobota. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na miejskie działdowskie lodowisko. Wszelkie sprawy odnośnie opłat pozostają bez zmian. Dorośli wchodzą za 6 zł, dzieciaki wchodzą za 4 zł. Również jest tak samo z wypożyczeniem. Wypożyczenie łyżek 6 zł dla dorosłej osoby, dla dziecka do lat 18 4 zł. Oprócz tego dysponujemy ostrzałką, będziemy ostrzyć łyżwy, mamy przygotowanych 150 par łyżek, one są wszystkie naostrzone na rozpoczęcie sezonu, ale jeżeli ktoś ma swoje prywatne łyżwy, też będzie mógł naostrzyć te łyżwy, tylko w odpowiednich dniach, ponieważ no, tu będzie na lodowisku dużo pracy, ostrzyć będziemy w każdy wtorek i w każdy czwartek w godzinach od 16.30 od 15.30, przepraszam, do 19.30. Ostrzenie łyżek kosztuje u nas 5 zł, bardzo mało w stosunku do innych miejscowości. Zapraszam wszystkich chętnych na tą sobotę na godzinę 10 na nasze przepiękne lodowisko. No, są jeszcze małe usterki, ale jak to przy każdej inwestycji, zawsze wychodzi coś w czasie tego tworzenia. Mamy tu drobne uwagi, ale myślę, że w następnym okresie będziemy chcieli i starali się te wszelkie niedociągnięcia usunąć, ażeby była możliwość z takiego naprawdę super korzystania z naszego lodowiska. Są hangary i jeden hangar to jest wypożyczalnia łyżek, drugi to hangar to są łazienki dla niepełnosprawnych, dla kobiet, dla mężczyzn, także jest przygotowane wszystko. Cóż chciałem powiedzieć, zapraszam też Państwa do tego, żebyście sobie zakupywali łyżwy, bo to jednak łyżwy swoje prywatne, to każdy się do tych łyżew przyzwyczaja. My rokrocznie mamy około 25% ubytku tych łyżew. No, jeden chce takie łyżwy, drugi chce takie, a jeżeli ktoś ma łyżwy swoje, no to przychodzi, koszt jest o wiele mniejszy, ponieważ raz kupi i ma na kilka sezonów. Również jest możliwość wykupienia karnetów. Karnety dla osób dorosłych za 10 wejść 40 zł, czyli praktycznie bilet kosztuje przy karnecie 4 zł za wejście, a dla młodzieży do lat 18 karnet 10-wejściowy kosztuje 24 zł, czyli 3 zł wejście. W tamtym roku mieliśmy bardzo dużo chętnych, około 14 700 osób odwiedziło nasze lodowisko. Byli to ludzie nie tylko z naszej miejscowości, ale z naszego powiatu i z sąsiednich powiatów, z powiatu nidzickiego i z powiatu mławskiego. Wiem, że również w tym roku nie będzie lodowiska w Lizbarku, także tutaj będzie chyba oblężenie bardzo duże. Myślę, że tych skorzystających z naszego lodowiska w sezonie 2018-2019 będzie około 20 tysięcy, a może i więcej. Także jest wszystko przygotowane, robimy jeszcze ten lód, za chwilę będzie szlifowanie. Zapraszam, bądź pierwszy, przyjdź na godzinę 10, wykup bilet na wejście na lodowisko, wykup łyżwy, no i o 10 startujemy. Wejścia są zawsze o godzinach 10, 11, 12, 13. O godzinie 14 mamy czyszczenie lodu i robienie lodu, zalewamy. I później wejście jest przerwa techniczna i od godziny 15, 16, 17, 18 i 19. Także lodowisko czynne jest w godzinach od 10 do 20. Chyba z mojej strony wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na nowy obiekt działdowski. Przepiękny obiekt. Wszystkich chętnych na lód zapraszam w Działdowie. Zobaczymy, jak to się potoczy się w czasie użytkowania naszego lodowiska.